Dzień dobry Państwu. Jest poniedziałek, 16 lutego. Zapraszam na wydarzenia, które dostępne są w ogólnopolskiej sieci kablowej Jambox, na kanale 624 oraz na portalu Streameo TV. Maria Jęczmyk, zaczynamy. Bohater Skarpacza, Mistrzostwa w rzeźbie ze śniegu w Szklarskiej Porębie, bal charytatywny Fundacji imienia Jerzego Szmajdzińskiego. Dominik Ryba Skarpacza dzięki wiedzy zdobytej w szkole uratował się z płonącego mieszkania. Dziś podczas uroczystego apelu otrzymał z rąk burmistrza i strażaków drobne upominki. Błażej Stachewicz. Numer do Straży Pożarnej 998. Na Policję 997. I na Pogotowie Ratunkowe 999. Jak ważne są lekcje z udziałem strażaków, przekonał się 8-letni Dominik Ryba Skarpacza. 11 lutego w mieszkaniu doszło do zwarcia instalacji elektrycznej i pożaru. Chłopiec był sam w domu, pamiętał jednak doskonale, co należy zrobić w takiej sytuacji. Tam, gdzie jest najmniej dymu, tam pójść. Albo trzeba pójść do okna, otworzyć okno i bardzo głośno krzyczeć, żeby ktoś nas usłyszał. W zeszłym roku, właśnie jak mówiłem wcześniej, mieliśmy spotkanie w tej klasie i on był najbardziej aktywny co do pytania, jakie telefony, jak się zachować, co robić. I po prostu dłuższe nieraz rozmowy były z nim i z innymi uczniami. I mi się wydaje, że to mu pozwoliło na to, że po prostu jak po prostu się zachować w tym momencie. Wiedza zdobyta podczas lekcji ze strażakami prawdopodobnie uratowała chłopcu życie. Za swoją postawę został wyróżniony na uroczystym szkolnym apelu. Dzielnemu ośmiolatkowi gratulowali burmistrz miasta oraz strażacy. Nie spodziewałam się, że tak naprawdę dzielnie postąpi. Naprawdę jego zachowanie jest godne wszystkich tak naprawdę podziękowań i gratulacji, jakie tylko są możliwe. Mieszkam tutaj i długi czas, wiele osób nie znaliśmy. W tym momencie tak wielka grupa osób stara się nam pomóc, że to jest po prostu coś niesamowitego i jestem serdecznie im wdzięczna za tą pomoc. Mieszkańcy Karpacza oraz władze miasta wspólnie starają się wspomóc rodzinę Dominika. Część rzeczy, które strawił pożar, udało się już zastąpić nowymi, jednak nadal można pomóc pogorzelcom. Najważniejsze to są teraz te rzeczy, nazwijmy to materialne duże, czyli na przykład meble, lodówka, pralka, więc ciuchy, te rzeczy pierwszej potrzeby mają, więc tu nie ma takiej konieczności, ale no, cały czas organizujemy teraz umeblowanie mieszkania. Zainteresowanych niesieniem wsparcia rodzinie odsyłamy do Urzędu Miasta w Karpaczu, gdzie trwa zbiórka darów. Jak zwykle w takich sytuacjach liczy się każda pomoc. W sobotę w Szklarskiej Porębie zakończył się trzydniowy festiwal Trójka Górą. Jego zwieńczeniem były Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. Trzeci dzień festiwalu Trójka Górą upłynął pod znakiem Mistrzostw Polski w rzeźbieniu ze śniegu. W imprezie wzięło udział 8 drużyn. Profesjonalistów jest 4, jak wspomniałam, 4 drużyny. Oprócz tego mamy 4 amatorów. Jedna drużyna Jaromirów, która rok temu pojechała do Sapporo Snow Festival, rzeźbią w śniegu to, co wyrzeźbili tam w Japonii. Profesjonaliści, studenci ASP rzeźbili w pryzmach śnieżnych o powierzchni 3 na 3 metry, amatorzy o połowę mniejszych. Choć aura sprzyjała spacerom, to zawodnikom sprawiała nie lada problem. Niestety nie możemy wyrzeźbić detali, gdyż to słońce przepiękne dzisiejsze wytapia nam wszystko. Najtrudniejsze to było zmierzyć się z tonami śniegu w tak krótkim czasie. Jury zwracało uwagę m.in. na realizację tematu festiwalu, jakim było marzenie, twórcze wykorzystanie śniegowego materiału oraz światła. Żeby tu powstawały obiekty rzeźby, chociaż z materiału niezbyt trwałego, ale jednak takie, które mają świetne cechy rzeźbiarskie. Radiowa Trójka przygotowała na ski arenie Szrenica slalom dla zakochanych. Wyśmienite warunki narciarskie sprzyjały rodzinnej zabawie.
Zgłosiło się 24 osoby, przy czym nie wszyscy potraktowali nasze zaproszenie jako zaproszenie dla par, bo też sporo dzieciaków się pojawiło, ale dla nich to była wielka frajda. Potraktowaliśmy oczywiście to z przymrużeniem oka, skoro jest dwóch braci, to oni się też kochają w końcu, prawda? Przyjemnie się jechało. A który zjazd był lepszy twój? Pierwszy czy drugi? Drugi. A ty już się nie bałeś zjeżdżać z trasy? Ja tylko na początku trochę się bałem, że mi się coś nie uda. I witamy zawodniczkę z numerem 23. Sobota to nie tylko zmagania sportowe. W namiocie trójki można było spotkać się z osobistościami świata nauki i sztuki. Jedną z nich był profesor Jan Miodek, który jak zwykle odkrywał tajemnice języka polskiego. Ja raczej wolę takie spotkania towarzyskie bardziej kameralne, ale widzę, że ludzie lubią, widzę tutaj dzisiaj no, szklarską porębę, no i pewnie to jest potrzebne, no i sam pomysł, że proszę bardzo, no ze śniegu lepimy no, jakieś wymyślne figury, no dlaczegoż by nie. Oprócz profesora Skwer odwiedziła również Kinga Price, opowiadała o pracy i przygodach na planie, przyznała również, że jest stałym bywalcem w szklarskiej porębie. Postanowiłam spróbować swoich sił na biegówkach i tak naprawdę odkryłam swoją kolejną pasję, bo oprócz tego, że chodzę po tych górach, no to ogromną frajdę sprawia mi eksplorowanie tras w Jakuszycach. Zakończenie imprezy Trójka Górą odbyło się w parku rodzinnym Esplanada, gdzie wyłoniono zwycięzców mistrzostw rzeźbienia w śniegu. Tam też odbyła się dyskoteka na świeżym powietrzu prowadzona przez dziennikarzy radiowej Trójki. W hotelu Mercure odbył się bal charytatywny zorganizowany przez Fundację imienia Jerzego Szmajdzińskiego. Przybyli na niego nie tylko członkowie i sympatycy SLD, ale także osoby, którym dobro i edukacja zdolnej młodzieży leży na sercu. Gościem honorowym balu był Aleksander Kwaśniewski. Gabriela Stefanowicz. Za nami 19. bal charytatywny organizowany przez Fundację imienia Jerzego Szmajdzińskiego. Kwestowano na rzecz uzdolnionych uczniów z rejonu Jeleniogórsko-Legnickiego pochodzących z niezamożnych rodzin. Honorowym gościem był prezydent Aleksander Kwaśniewski. Znając Jurka, bo przez tyle lat byliśmy zaprzyjaźnieni, współpracowaliśmy, wiem, że dla niego to jest ważne, właśnie, że młodzi ludzie otrzymują szansę, że młodzi ludzie mogą się rozwijać, że młodzi ludzie, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, w jakich warunkach przyszło im się wychowywać, uzyskują ten klucz do przyszłości. Ważne, że ludzie się spotykają, że mają pomysł, co chcą zrobić. Spotyka się nie tylko środowisko SLD, ale ludzie z różnych środowisk. Do tej pory fundowano kilkaset stypendiów po 1000 zł. Co ważne, to nie fundacja, lecz szkoły wybierają uzdolnioną młodzież. Wszystkie gimnazja w tych 12 powiatach, które należą do okręgu jeleniogórsko-legnickiego, więc to jest dużo szkół, po kolei nikogo nie wyróżniamy, tylko po kolei te szkoły delegują do tego stypendium, wyznaczają osoby. No, chciałem powiedzieć, że całe narzekanie na dzisiejszą młodzież jest mocno przesadzone, to są bardzo fajni ludzie, może trochę inni niż my, ale na tym polega sztafeta pokoleń. Na licytacji znalazły się przedmioty podarowane m.in. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, Jerzego Wenderlicha, Stanisława Cioska czy Włodka Pawlika. Co cieszyło się największym zainteresowaniem? Ja myślę, że postawiłbym na portret pana prezydenta Kwaśniewskiego olej, który w 1991 roku namalowała nasza jeleniogórska malarka. I myśmy go dzisiaj odnaleźli i dzisiaj spróbujemy go zlicytować. Podczas balu wręczono statuetki przyjaciela Fundacji imienia Jerzego Szmajdzińskiego. Ponad 200 osób bawiło się w szczytnym celu. Udało się zebrać ponad 21 tysięcy złotych, co pozwoli na ufundowanie prawie 40 stypendiów. Urzędy skarbowe frontem do podatnika. To hasło coraz mocniej wcielane jest w życie. Najnowszą inicjatywą jest wprowadzenie tzw. asystentów podatnika, którzy mają pomagać młodym przedsiębiorcom w prowadzeniu firm. Chodzi o to, by przedsiębiorcom było łatwiej prowadzić działalność gospodarczą. Ma być prościej i szybciej. W czym dokładnie może pomóc asystent podatnika? Będzie to polegało na tym, że będzie informowała o zbliżających się terminach składania deklaracji, zapłaty podatku, będzie pomagała w udzielaniu podstawowych informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Pomysł jest ciekawy, zwłaszcza, że przez gąszcz przepisów skarbowych czasem ciężko przebrnąć samemu.
to ukłon szczególnie w stronę małych, jednoosobowych firm. Jak najbardziej dobry pomysł. Najczęściej jest tak, że człowiek się czuje bardzo zagubiony, szczególnie w urzędzie skarbowym, gdzie po prostu jest multum pokoi, nie wiadomo z jaką sprawą się do którego pokoju udać. Asystent podatnika nie będzie nas jednak wspierał przez cały okres prowadzenia firmy. Głównym założeniem jest pomoc w zaznajomieniu się z przepisami. Opieka ma trwać do 18 miesięcy, czyli przez okres 18 miesięcy każdy przedsiębiorca być może w rozbiciu na kategorie podatników zajmujących się konkretną branżą działalności gospodarczej będzie miał taką osobę tu w urzędzie, która będzie mogła pomóc mu w podejmowaniu działalności gospodarczej. Z usług asystenta podatnika będzie można skorzystać od początku przyszłego roku. Wiele atrakcji dla zakochanych i nie tylko przygotowała przystań twórcza Cieplickie Centrum Kultury. Bartek Cortes. Co można robić w święto zakochanych? Oprócz romantycznej kolacji czy wręczania ukochanej bukietu róż, można przyjść do przystani twórczej i zrobić wspólne zdjęcie lub wykorzystać swoje zdolności manualne. Można sobie uszyć i ozdobić serduszka z tekstyliów, serduszka z płyty, porobić maski karnawałowe, ale przede wszystkim wziąć udział w sesji zdjęciowej, karnawałowej sesji zdjęciowej, walentynkowej sesji zdjęciowej z rodzicem lub nie tylko. Temat sesji jest moja druga połowa, więc można przyjść z pieskiem, z kotkiem, z ulubioną rzeczą, z gitarą, z perkusją. I później te zdjęcia odbieramy oczywiście bezpłatnie w przystani twórczej tutaj w siedzibie. Wspólne zdjęcie wcale nie musi być u boku swojej ukochanej. W zeszłym roku pani przyszła z psem i z siodłem, ponieważ jeździła konno. Bardzo chciała, żeby przyjść z kucykiem, ale niestety nie dało się go tutaj wnieść, więc przyszła z siodłem, zrobiła sobie to zdjęcie z siodełkiem, jako że jest właśnie zakochana w koniach i w jeździectwie. Jest bardzo dużo oryginalnych zdjęć, ludzie wymyślają różne rzeczy, przynoszą ze sobą różne pozycje, także naprawdę trzeba tutaj być na miejscu, widzieć to i wtedy najlepiej, żeby sobie wyobrazić i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Bajkowa sobota to cykl spotkań dla dzieci i dorosłych. To właśnie w jej ramach odbyły się warsztaty dla zakochanych. Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 14 marca w Cieplickim Centrum Kultury w budynku Szkoły Podstawowej nr 6. Interesującą propozycję dla zakochanych przygotował również Karpacz. Przystanek Jamajka rozgrzał turystów i mieszkańców. Na scenie wystąpili Jachwa Stajaraj, Pajhiwo i Mafi Furach. Walentynkowy wieczór można było spędzić w domu lub na romantycznej kolacji, albo na niebanalnym koncercie w Karpaczu. Jaki wybrać temat dla zakochanych i tych poszukujących? Niech to będzie Jamajka po prostu, żeby było cieplej nam, bo dzisiaj jest minus 5 stopni, jest zimno bardzo, no i teraz chłopaki będą rozgrzewać do tańca i będzie fajna muzyka. Koncert w stylu jamajskim, będzie gorąco, będzie się działo? Będzie się działo, oczywiście, na jak najbardziej. Najpiękniejszy prezent, jaki pani dostała na walentynki? No Jezu, męża. A co pan doda? Nie dodam, ja na walentynki mam żonę, żona ma mnie. Jest dobrze. Gorące jamajskie rytmy rozgrzały publiczność. Jako pierwszy na scenie pojawił się Jachwa Stajaraj. Największym hitem imprezy był jednak zespół Mafi Furach. Rodzina była mocnym fundamentem, by każdy dzień był dla tego miasta, czy są tu jacyś ludzie rasta? Zadowoleni jesteście z koncertu? Tak, fajnie, cieszy nas bardzo frekwencja tutaj pod sceną, zaangażowanie ludzi przede wszystkim. Pomimo tego, że jest mroźny wieczór, wszyscy jak widać bardzo fajnie się bawią, jest gorąco. Ręki mamy czerwone, także widać, że jest okej, naprawdę. Ja przede wszystkim mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj już spotykać się co roku na przystanku Jamajka. Gwiazdą wieczoru był zespół Pajhiwo. Zagrali swoje największe przeboje i rozkołysali publiczność. Temperatura w Karpaczu w okolicach puszki koncertowej była wręcz tropikalna, a tegoroczne walentynki dla wielu pozostaną na długo w pamięci. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Magdaleny Florczykowskiej zapraszam na środowe wydarzenia.